Cześć, tutaj Marek, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, a przynajmniej spróbujemy do tego dojść. Czy to już koniec spadków na Bitcoinie? A jeżeli nie, to chciałbym przedstawić Wam rozwiązania i pomysły na to, żeby być na taką sytuację przygotowanym. Zanim przejdziemy do odcinka, wszystkich nowych widzów zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Jest on w poprzednim filmie dodanym na naszym kanale, możecie wygrać 1000 zł wybranej przez Was kryptowalucie. Link do tego filmu znajdziecie w opisie tego odcinka, co wystarczy czy zrobić, to jedynie skomentować oraz zasubskrybować nasz kanał. Komentarz może być obojętnie jaki, to może być kropka, możecie powiedzieć cześć w komentarzu, cokolwiek. Sprawdźmy jak dzisiaj wygląda sytuacja na rynku kryptowalut. Bitcoin 33,5 tysiąca dolarów. Nie jest źle, chociaż oczywiście bywało lepiej. Zanotowaliśmy już tutaj w ostatnim czasie jeszcze mniejsze wartości, które były poniżej 35 i 33,5 tysiąca dolarów, mianowicie zeszliśmy lekko poniżej 29 tysięcy dolarów. Jeżeli weźmiemy sobie tą maksymalną cenę, po jakiej Bitcoin był, czyli jego all time high w tym roku, to było około 65 tysięcy dolarów i odejmiemy od tego 56%, to da nam to wartość zbliżoną do tych spadków, które były maksymalne w ostatnim czasie, czyli 56%, no 55,5 maksymalnie odnotowaliśmy spadków. Co to oznacza? Ano to, że gdyby w sytuacji, która lubi zataczać koło, było znowu tak samo, jak w danych historycznych, jak na poprzednich osach, gdzie bitcoin spadał do 80, 83, do no nawet 87, 8%, to tak naprawdę przed nami jeszcze sporo wydarzeń. Jeżeli miałoby być tak jak wtedy, to przybierając sobie te 65 tysięcy i odejmując od tego na przykład 85%, Bitcoin mógłby kosztować niecałe 10 tysięcy dolarów. Ale załóżmy, że taka sytuacja się nie wydarzy, spadki są chwilowe i być może niedługo wrócimy na właściwy tor, jeżeli tak świetnie. W takim wypadku okazałoby się, że obecna sytuacja jest bardzo dobrym momentem na dokupowanie tej kryptowaluty, z tego względu, że jednak fajnie dokupywać w dołku, a nie iść za owczym pędem, że tak powiem, i rzucać się na Bitcoina wtedy, kiedy cały tłum i cały świat o nim mówi, prawda? Historia nas uczy po prostu, przechodząc szczególnie na taki wykres kilkuletni, że najlepiej jednak kupować Bitcoina, jeżeli jest o nim cicho i jeżeli ma on swoje problemy, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteście w stanie się pogodzić po pierwsze z jego ewentualnymi dalszymi spadkami i być może uśrednianiem ceny w przyszłości, posiadając oczywiście na przykład regularne wpływy i jakiś zasób gotówki, no, ale gdy to się nie stanie, no to też fajnie czasami jednorazowo mm, sobie takiego Bitcoina dokupić na spadkach. Zobaczmy, co się działo od 2016 roku. To jest moment, gdzie tak naprawdę kryptowaluty zaczęły zyskiwać jakąkolwiek adopcję. 7 miliardów, 7,5 miliarda kapitalizacji na całym rynku, gdzie teraz wynosi ona bilion i 380 miliardów dolarów, czyli dosłownie jakieś 200 razy więcej. No i... W tym momencie bitcoin zaczął powoli, powoli zyskiwać na popularności, aż weszliśmy w 2017 rok, gdzie dopiero tutaj, po paru miesiącach. Trwania tego nowego roku zaczęły dziać się, można powiedzieć, cuda. Od maja 2017 roku weszliśmy szybko z 30 miliardów kapitalizacji na około 100 miliardów dosłownie w półtora miesiąca, żeby potem zaliczyć dosyć mocną glebę, bo korekta wynosiła jakieś 35-40%. No i potem drugie podejście, również mała korekta. I te słynne wzrosty z poprzedniej hossy, na której wielu po prostu bazuje swoje obliczenia i to, którą stronę według nich Bitcoin się uda. No i właśnie jak widzicie, o tych 130 miliardów kapitalizacji całego rynku kryptowalut w ciągu no 3 miesięcy, 4 miesięcy weszliśmy na poziom 800 miliardów, czyli mieliśmy 5-6 krotne wzrosty w ciągu paru miesięcy na samym Bitcoinie, bo z reguły kapitalizacja mniej więcej odpowiada też wzrostu na Bitcoinie, z tego względu, że po prostu dominuje on na rynku ma połowę marketu. No ale na niektórych altcoinach te wzrosty w 3-4 miesiące wynosiły nawet 40, 60 razy, więc naprawdę pole do popisu tutaj było ogromne, ale tak samo upadek był bardzo, bardzo bolesny. Z tego poziomu bardzo szybko spadliśmy na początku w ciągu 10 dni na 500 miliardów kapitalizacji. A potem kolejna gleba na 340 miliardów i to wszystko wydarzyło się w ciągu miesiąca, więc ten spadek wyglądał mniej więcej jak ten nasz obecny. Też nawet na wykresie możecie zobaczyć. Tutaj był all time high, spadamy, leciutkie odbicie, walka o coś dalej i dalszy spadek. Jeżeli tak by było, to być może ta korekta jeszcze będzie pogłębiona. Oczywiście bazując na tym, co było kiedyś, a nie zawsze to się sprawdza, z reguły jest to troszkę inaczej, albo nawet w innych, w różnych przypadkach po prostu bardzo się to różni, no, ale na czymś trzeba się opierać, tak? No i być może, gdy to by się pogłębiło, spadniemy jeszcze bardziej. Ale są dwie teorie, takie główne. Jedna z nich właśnie głosi, że jesteśmy gdzieś przy finiszu, ponieważ jak widzicie, tutaj były jeszcze takie wahania, odbicia, spadki, bardzo dużo się działo. Obecnie mamy taką konsolidację od kilku dni. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale jest światełko w tunelu, że właśnie od tego momentu, jeżeli miałyby być wzrosty, to być może mają szansę nam się tutaj pokazać. Jeżeli nie, to chciałbym porozmawiać w dzisiejszym odcinku o tym, jak po prostu. Kupować te kryptowaluty, żeby na nich nigdy nie stracić, jaką przybrać strategię. Przejdźmy do wyceny też Coinbase'a, ponieważ jest to giełda, która debiutowała na NASDAQ-u, jedna z największych giełd na świecie. Był to jeden z takich głównych zapalników ku temu, żeby Bitcoin osiągnął te prawie 65 tysięcy dolarów, ponieważ wchodziła ono właśnie jako pierwsza taka wielka instytucja biznesowa na. Giełda NASDAQ i w momencie debiutu te akcje poszybowały do 342 dolarów za sztukę, a teraz yy, po około 2,5 miesiąca mamy 25% spadków. No i wiele osób pewnie również bazuje się na tym, z tego względu, że ma to bezpośrednie przełożenie na rynek kryptowalut, no i vice versa. Z tego względu, że Coinbase jako giełda, która zarabia na obrocie od kryptowalut, Traci po prostu płynność, traci obrót w momencie, gdy te kryptowaluty spadają, ponieważ transakcji jest mniej, ludzi na gdzie przebywa mniej, jest mniej dźwigni, jakichś pozycji długoterminowych itd., itd więc, upadliśmy tutaj nawet do 224 dolarów, więc myślę, że to było jakieś 27-8%. I chodzi tutaj o to, że to jest ciekawa inwestycja ewentualna, taka alternatywna dla osób, które po prostu boją się inwestować w kryptowaluty, chcą mieć z tym po prostu rynkiem jakiś związek, ale nie są w stanie sobie psychicznie poradzić z takimi wahaniami, to tutaj te wahania są po prostu mniejsze, ale również mocno korelują z całym rynkiem. Więc, jeżeli ktoś woli bardziej tradycyjne rynki, akcje, to polecam się zainteresować akcjami Coinbase'a, ponieważ prawdopodobnie w momencie, gdy na kryptowalutach będzie maksymalny dołek, to tak samo te Akcje osiągną maksymalny dołek i na następnej hoście być może kilkukrotnie nawet wzrosną. Inwestorzy instytucjonalni nie kupują Bitcoina mimo 50% przeceny. No i właśnie, ponad dwa miesiące temu prawie 65 tysięcy dolarów, od tego czasu cena spadła około 50%, tak jak wyliczyliśmy na początku tego odcinka. Było to nawet więcej, bo jakieś 56% w tym momencie yy, najgorszym. Dotychczas w tym roku po prostu. No i instytucje na razie się jeszcze tym Bitcoinem aż tak nie zainteresowały, ale również z tego względu, że kto miał, ten kupił. Niektórzy uśredniają cenę, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku o jednej personie, która tutaj bardzo w te kryptowaluty, że tak powiem, na głęboką wodę weszła i również promuje je jako coś ciekawego, szczególnie jako inwestycja długoterminowa. No i polecam sprawdzić ten film, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. No, niestety bitcoinowe salda giełdy Coinbase nadal poruszają się bokiem. Mamy właśnie taką konsolidację na tym rynku, tak jak możecie tutaj zobaczyć. No i być może w lipcu coś się jeszcze zadzieje z tego względu, że po prostu ten fundusz Grayscale, który ma bardzo dużo bitcoinów i czeka na ich odblokowanie, być może w niedalekiej przyszłości się tego doczeka i. Może zdarzyć się tak, że część z nich będzie uwolniona i wejdzie na rynek, co spowoduje po prostu większą podaż niż popyt i te spadki mogą być trochę pogłębione. Dlatego w lipcu, w sierpniu dużo nam tutaj powinno się wyjaśnić i będzie więcej przesłanek ku temu, żeby móc stwierdzić, czy rzeczywiście jest to koniec spadków, czy. Właśnie zaczynamy wzrosty. Najgorszy kwartał w historii Bitcoina, potężny spadek największej kryptowaluty. No i właśnie szczególnie nowe osoby mogą tutaj zobaczyć, jak bardzo Bitcoin zyskał przez około rok. No i te spadki obecne i tak czy siak nie są czymś tragicznym względem tego, co mogliśmy jeszcze zanotować rok temu. W momencie, gdy wybuchła globalna pandemia i to wszystko... Zaczęło nabierać takiego szalonego rozpędu. Z tego względu, że wiele osób na początku myślało, że kryptowaluty razem z epidemią upadną, ponieważ rynki całkowicie zostały opustoszałe, bardzo dużo ludzi się wyprzedawało, szczególnie na kryptowalutach, ponieważ było to takie niepewne aktywo, z którym nie wiadomo, co się stanie. Ludzie chcieli mieć gotówkę, nie wiedzieli, czy będą mieli za co kupić jedzenie, czy banków nie pozamykają i tak dalej, tak dalej. No był rozpierdziel, tak? Więc były przesłanki ku temu, żeby rzeczywiście tak się stało, ale potem Ku zdziwieniu naprawdę wielu osób, kryptowaluty zaczęły sobie najlepiej radzić ze wszystkich możliwych tutaj dóbr finansowych i pokazały nam po raz kolejny, utwierdzając tym samym w przekonaniu wielu niedowiarków, że sobie poradzą i nawet jeżeli są tak dramatyczne spadki, to odbiją i, tak jak widzieliście, przebiją kilkukrotnie poprzednie all-time high. Więc jest to bardzo, bardzo dobra wiadomość dla osób, które rzeczywiście patrzą na te technologie i patrzą na inwestycje po prostu długoterminowo. Jak spojrzymy sobie na Bitcoin Rainbow Price Chart czyli takie miejsce, gdzie możemy po prostu zasugerować się, tym, co twórcy tej strony nam tutaj stworzyli, czyli taką tabelkę, która na linii czasu względem ceny bitcoina pokazuje nam w jakim momencie w tym momencie jesteśmy. No, i jesteśmy praktycznie w miejscu, gdzie według algorytmu bitcoin jest po prostu tani i być może warto go kupować. Jeżeli mamy żółtą linię, którą mniejszy parę dni temu jeszcze to jest hodl, no i po prostu warto się wstrzymać od jakiejś decyzji. Oczywiście to jest tylko taka sugestia, tych wskaźników jest bardzo wiele, ale warto wa pokazać je od czasu do czasu, ponieważ pewnie większość z Was zapomina na to sprawdzać i zawsze jest to jakiś update, prawda? Więc w teorii. Totalnie nie doszliśmy do, e, tak naprawdę, terytorium bańki na tych maksymalnych wzrostach, które miały miejsce w wysokości 65 tysięcy dolarów. Mieliśmy mniej więcej takie FOMO, czyli po prostu zainteresowanie obszernej publiczności, ale był to dopiero start. Niestety, przez napływ negatywnych informacji, głównie z Chin i innych miejsc, nie doczekaliśmy momentu, e, gdzie ta bańka zaczęła rzeczywiście pękać, tworzyć się, bo gdyby tak było, to moglibyśmy. Doczekać się ponad 100 tysięcy dolarów za jednego bitcoina. No, ale jeżeli spojrzymy na halvingi, bo to jest bardzo istotna informacja dla osób, które tego bitcoina posiadają lub chcą posiadać, to jak widzicie, po jakimś czasie od każdego z halvingów bitcoin osiąga maksymalną wycenę. No i jeżeli miałoby się to zdarzyć po raz drugi, trzeci wręcz w ciągu ostatnich po prostu mm, 8 lat, to rzeczywiście mamy miejsce, żeby ten bitcoin jeszcze raz po prostu rozpoczął swój wilczy byczy pęd i zaatakował te terytorium mniej więcej w tym miejscu. Jeżeli tak by się stało, to w ciągu kilku miesięcy możemy zobaczyć wycenę w okolicach 120-160 tysięcy dolarów, ale pod warunkiem, że rzeczywiście atmosfera na całym rynku się zmieni. I historyczne dane potwierdzą to, o czym przed chwilą mówię. Na rynku panuje obecnie bardzo duży strach. Ludzie się boją tego co będzie, dzisiaj to już jest w ogóle tragedia. Wykres jest na 21 punktach w skali 100 punktowej. Wczoraj było trochę lepiej, by po prostu strach, ale tak czy siak, wygląda to po prostu koszmarnie ze strony inwestorów i ludzie nie wiedzą, w którą stronę to pójdzie. Raz jeszcze powtarzam, że w takich sytuacjach właśnie warto część funduszy przeznaczonych na inwestycje po prostu przeznaczyć na jej wykonanie. Z tego względu, że co na przykład miesiąc dokupując tego bitcoina uśredniamy cenę i na przykład kupując go raz za 60, raz za 40, a raz za 30 tysięcy dolarów, da nam to mniej więcej 43 000 dolarów uśrednionej ceny i będzie to po prostu cena. Fajna w jakimś tam długoterminowym czasie, będziemy mieli mniej stresu, mniej rzeczy do obmyślania, ponieważ przybierając jakąś tam strategię, która jest po prostu też sprawdzona, uwalniamy się od tych złych emocji i prędzej zarobimy, nie robiąc głupich ruchów na rynku. I tutaj analityk z Bloomberga przewidział 2020. 20 roku, to było w listopadzie, że ta hossa w 2021 też będzie taka paraboliczna i po prostu podobna do tej z 2017 roku. No mniej więcej się to sprawdziło. Oczywiście ile osób, tyle zdań, tyle opinii i nie ma co się tym wszystkim sugerować, ale czasami można trafić rzeczywiście na wypowiedzi, które są trafne, słuszne i prowadzą nam ku jakimś rozmyśleniom, które mogą nam po prostu pomóc zarobić, tak? Więc według mnie warto czytać, warto dowiadywać się ze źródeł po prostu wiarygodnych, ciekawych i od osób które po prostu, których predykcje w przyszłości były trafne. Więc w tym wypadku ta osoba, możemy sobie włączyć jej Twittera, być może jest. Osobą, którą warto śledzić i ma wiedzę na temat całego rynku. No i tutaj na koniec pokażę Wam artykuł z 2018 roku, ponieważ podobne rzeczy już się kiedyś oczywiście działy. W 2017 roku w grudniu był rekord wszechczasów. E, ceny bitcoina było to jakieś 19 tysięcy i prawie 800 dolarów. Później, równo rok temu, bitcoin kosztował 3200 dolarów i była to świetna okazja do zakupu, wręcz idealna, ale po prostu wydarzyło się coś niesłychanego z tego względu że Bitcoin potem zaczął odbijać to możemy sobie zobaczyć na tym tutaj wykresie Bitcoin zaczął odbijać i chociaż ta wycena to było o już znajdziemy 2018 grudzień był gdzieś mniej więcej tutaj, tak? Więc zaczęliśmy odbijać. Od tego momentu zaczynało być coraz lepiej, coraz lepiej. Po roku, po półtora roku byliśmy już trzy razy wyżej. Bitcoin kosztował 10, 12 tysięcy dolarów. A potem znowu lecimy w dół. Mamy epidemię i pyk. Bitcoin jest praktycznie w takiej samej cenie jak wtedy, w grudniu 2018 roku, ponieważ jest do kupienia za jakieś 3500-600 dolarów w niektórych momentach. Oczywiście to było przez chwilę, ale około 4000 dolarów można było go na spokojnie dorwać, więc mieliśmy drugi raz tak po prostu mocny upadek kryptowalut, a od tego momentu było tylko i wyłącznie coraz lepiej, aż osiągnęliśmy totalne szczyty. Więc jeszcze rok temu z małym haczykiem kupując Bitcoina można było na nim wzyskać nawet 20 razy więcej, 17 razy więcej, mniej więcej w tych widełkach, okolicach. Oczywiście kupując na maksymalnym doku i sprzedając na samej górce. Ale nie interesuje nas to, co było kiedyś, jeżeli chodzi o naszą przyszłość, o nasze przyszłe inwestycje. Interesuje nas to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czy po prostu momenty i strategie, jakie warto przybrać, inwestując w kryptowaluty, żeby jeszcze na nich zarobić, a nie płakać nad tym, co było kiedyś i co się wcześniej wydarzyło. Po średniej cenie 30 tysięcy dolarów czy 37, jak ktoś teraz wchodzi na rynek, kupuje bitcoina albo po prostu ma więcej pieniędzy i chce uśrednić cenę, dołożyć tutaj kolejną cegiełkę do zakupów z przeszłości. Myślę, że to mu naprawdę lukratywną przyszłość może zagwarantować w ciągu kilku, kilku lat, a jeżeli ktoś ma. Tak, długi czas inwestycji ponad kilkunastu. No mała szansa, że po dwukrotnym udowodnieniu kryptowalut i zaadoptowaniu ich jeszcze głębiej, yy, pójdziemy na dno. Zapraszam Was na nasze Twittery, Marek Steeler i Julian Wrona. Znajdziecie do nich linki w opisie i oczywiście warto zaobserwować czasem zdarzają się tutaj naprawdę ciekawe informacje i również jako pierwsi będziecie wiedzieć o nowych filmach. Jeżeli jeszcze nie macie konta na giełdzie, na giełdzie Binance, która jest również po polsku wystarczy sobie tutaj zmienić, w tym miejscu macie bardzo dużo języków, jest to jedna z największych giełd na świecie, znajdziecie tutaj ponad 350 różnych kryptowalut bitcoina, wiele altcoinów i wiele altcoinów z dalekich pozycji które dopiero nabierają rozpędu i być może w przyszłości nas zaskoczą linki do giełdy znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu pod tym filmem. A jeszcze raz Was zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy zasubskrybować i zostawić jakikolwiek komentarz. To by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.